Lądowanie samolotu na Placu Czerwonym. 28 maja 1987 roku, 100 metrów od Placu Czerwonego, wylądowała awionetka, którą pilotował 19-letni Niemiec Matthias Rust. Dlaczego nie w centralnym miejscu Placu Czerwonego? Ponieważ tam było zbyt dużo spacerowiczów. Ale na moście 100 metrów dalej, 100 metrów od Placu Czerwonego, wylądowała awionetka która przeleciała kilkaset kilometrów nad terytorium państwa, które chwaliło się, że jest najlepiej chronione, jeśli chodzi o ataki z powietrza, i obok Kremla, w państwie całkowicie zamkniętym, wylądował pilot amator na wypożyczonym samolocie szkoleniowym szkoleniowo-turystycznym. Oczywiście, od razu wyjaśnię, że Niemiec miał bardzo dużo szczęścia. I doszło do całej masy zbiegów okoliczności, które umożliwiły mu bezpieczne wylądowanie, a nie sytuację, że został zastrzelony zaraz, gdy przekroczył granicę ZSRR. Oczywiście, według młodego Niemca, nie chciał on ośmieszać atakować Rosjan, tylko pokazać, że należy się porozumieć, zbudować porozumienie, wybudować taki most pomiędzy wschodem a zachodem. 13 maja. W 1987 roku wypożyczył Cessnę 172P Skyhawk 2, na której zamontowano trzy dodatkowe zbiorniki paliwa, i swój, swoją wyprawę rozpoczął od lotu do Islandii, później do Norwegii i do Finlandii. Był początkującym pilotem, więc leciał tylko w ciągu dnia, przy okazji dużo odpoczywał i do Finlandii, do, na lotnisko Malmi w Helsinkach, dotarł dopiero 25 Maja. Dalej w ten swój najważniejszy lot wystartował 28 maja w bardzo szczególny dzień, czyli w święto radzieckich wojsk ochrony pogranicza. No taki chichot, kolejna można powiedzieć, okoliczność, zbieg okoliczności bardzo ciekawy. Matias zgłosił lot do Sztokholmu, ale poleciał w stronę dzisiejszego Sankt Petersburga, wtedy oczywiście Leningradu. Wyłączył radio, obniżył lot, dlatego kontrola lotu rozpoczęła akcję ratunkową, myśląc, że doszło do katastrofy. No i po tym, jak został oczywiście uwolniony z ZSRR, Matias został obciążony kosztami tej akcji ratunkowej. Wszyscy myśleli, że doszło do wypadku, ale w rzeczywistości Cessna leciała na bardzo niskiej wysokości. Do tego leciała w kierunku Sankt Petersburga, w kierunku Moskwy w Miejscu, gdzie był most lotniczy, gdzie te samoloty pasażerskie i transportowe najczęściej leciały. Po raz pierwszy radary radzieckie, radzieckiej obrony powietrznej wykryły intruza o 14.29, ale nie uzyskano pozwolenia na zestrzelenie tego niezidentyfikowanego obiektu latającego. O 14.48 poderwana para dyżurna, czyli dwa przechwytujące myśliwce, MIGI 23 odnalazły go, ale na pytanie jednego z pilotów, czy mają go zastrzelić, nie padł rozkaz, żeby tego dokonać. Może chodziło o to, że pilot zameldował, że to maszyna, mała szkolna maszyna, która jest podobna do radzieckiego Yak 12 Pomyślano, że najprawdopodobniej pomyślano, że to jakiś zabłąkany samolot szkolny, własna maszyna. Następnie myśliwce go zgubiły. Tutaj jest duża szansa, że Niemiec na chwilę gdzieś wylądował, ponieważ ta odległość, którą pokonał od Finlandii do Moskwy, jednak troszkę zeszło mu zbyt dużo czasu. No może chciał jakąś toaletę po drodze, ale Cesna wystartowała najprawdopodobniej i znowu obrała kurs na Moskwę. Tutaj wykorzystywał Niemiec m.in. linię kolejową, która prowadziła do, Mos do Moskwy, żeby Móc tam lecieć, wtedy GPS no, w rękach cywilnych właściwie nie istniał. I ten samolot był wielokrotnie jeszcze wykrywany i gubiony. Myślano, że to na przykład śmigłowiec ratowniczy, ponieważ dzień wcześniej w pewnym regionie Rosji doszło do katastrofy lotniczej. Myślano, że to może samolot szkolny, którego instruktor i pilot nie do końca hmm, wykonują swój lot zgodnie z przepisami. Ale w końcu 15 minut po 18., Matias Rust, pilotujący swoją, nie swoją, wypożon, wypożyczoną awionetkę, dociera nad Moskwę. Tutaj, oczywiście, miały wcześniej kupione pocztówki, zdjęcia, które mu umożliwiły szybsze zlokalizowanie Kremla i, Most, i Placu Czerwonego, dlatego. Szybko się tam znalazł, zrobił trzy kółka nad Placem Czerwonym i Kremlem, no po prostu jaja, i o 19.30 wylądował, ale tak jak wspomniałem, nie na Placu Czerwonym, tylko bezpośrednio przy nim, na moście Bolszoj-Moskworiecki, 100 metrów od Placu Czerwonego. I tu znowu miał dużo szczęścia, ponieważ dzień wcześniej na tym moście Bolszoj-Moskworiecki zdjęto przewody elektryczne. Ponieważ miał być tam przeprowadzony remont. Ale tych przypadków, oczywiście, takich pozytywnych dla Matiasa Mathia, Rusta było więcej. Po pierwsze, yy, oficerowie, dowódcy, którzy służyli w obronie przeciwlotniczej nad zatoką fińską, byli na manewrach. Pozostali tylko niżsi stopniem, którzy nie wiedzieli co zrobić nie mieli władzy, żeby wydać rozkaz zestrzelenia intruza. Zabłąkany samolot. Inni myśleli, że to po prostu zabłąkany samolot cywilny, szkoleniowy. Bano się zestrzelić taki cel, którym mógł się okazać zwykły człowiek. Nawet w ZSRR troszkę na to uważano, ale tylko troszkę. Do tego był to moment zaraz po reformie administracyjnej w siłach powietrznych. Więc nadal było pewne zamieszanie, kto ma zdecydować o zestrzeleniu, czy też. Nie zdecydować o tym zestrzeleniu, i ta decyzja zapadała zbyt późno. To, że ten samolot był tracony, że ta komunikacja nie odbywała się pomiędzy tymi stacjami obroną przeciwlotniczą tak jak trzeba, to też duży plus dla Niemca. Oczywiście to, że doszło do katastrofy dzień wcześniej, że ten samolot został wzięty za śmigłowiec ratowniczy, i wiele innych bardzo mm, pozytywnych dla Niemca zbiegów okoliczności. Oczywiście Rust został aresztowany, skazany na 4 lata w obozie pracy, ale do tego obozu pracy nigdy nie trafił, tylko trafił do moskiewskiego więzienia Lefortowio, gdzie spędził ponad rok i został zwolniony warunkowo 3 sierpnia 1988 roku. Za co został skazany? Poza nielegalnym przekroczeniem granicy, między innymi za złamanie prawa lotniczego i za huligaństwo. No nie wolno sobie tak lądować obok Placu Czerwonego, obok Kremla. Oczywiście konsekwencje przeszły też przez radziecką władzę i przez radzieckie siły obrony powietrznej. Gorbaczow miał okazję troszkę pozbyć się przeciwników politycznych w tych władzach rosyjskich, do tego w gigantycznym stopniu dotknęło to tych setek żołnierzy, którzy obawiali się wydania rozkazu ze strzelenia Cessny. Ale to wszystko tylko spowodowało, że Matiasowi Rostowi się udało. Dla wielu jest to taki symbol bezwładu, słabości ZSRR. Według mnie jest to raczej zbieg niesamowitych wydarzeń i gigantycznej ilości szczęścia. Szczęścia, które umożliwiło ceśnie temu samolocikowi dolecieć, wylądować, a nie być zestrzelonym kilkaset kilometrów dalej. Niektórzy wręcz uważają, że tych zbiegów okoliczności było zbyt dużo, nie mnie to oceniać, jednak jest to bardzo ciekawe wydarzenie, które położyło duży cień na tą obronę przeciwlotniczą, jeśli chodzi o Rosjan. Ponieważ gdyby to był na przykład pocisk manewrujący, albo ta awionetka miałaby na pokładzie ładunek nuklearny i uderzyłaby w ten Kreml, to wtedy ta władza mogłaby zostać szybko zlikwidowana. A tak mieli szczęście, że był to tylko dziewiętnastoletni Niemiec. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.